Od 20 dni Kijów broni się i broni tym samym też podstawowych wartości europejskich. I patrzę głęboko w oczy wszystkim liderom europejskim. Tak, Kijów dzisiaj stoi na pierwszej linii frontu obrony największych wartości europejskich. I jeżeli Europa myśli, że jak Ukrainę straci, to będzie to ta sama Europa, to drodzy Europejczycy, ci, którzy tak myślą, są w głębokim błędzie. Taka Europa byłaby symbolem porażki, symbolem słabości i symbolem upokorzenia. Dlatego my razem, wszyscy, nie możemy do tego dopuścić. Rozmawialiśmy dużo o sankcjach. Czasami słyszę takie głosy w Europie, że to zagrozi tej pewnej strefie komfortu, w której Unia Europejska się znajduje. No to jak, drodzy obywatele Unii Europejskiej, drodzy przyjaciele z Hiszpanii, z Francji, z Austrii czy z Włoch? Wasz komfort jest ważniejszy niż łzy, niż krew dzieci tutaj w sercu Ukrainy? No chyba nie. Mam nadzieję, że jeszcze macie swoje własne serca, swoje własne sumienia, żeby to osądzić. Putin musi wiedzieć i poznać tą prostą prawdę, którą chyba zapomniał, że tyranii odchodzą, zło przemija i zło nie buduje przyszłości, a wolność i prawda, dobro i sprawiedliwość są nieśmiertelne. I my wszyscy pomagamy naszym ukraińskim sąsiadom w walce o te najwyższe, najpiękniejsze wartości. I dziękuję za to tym niezwykle odważnym żołnierzom ukraińskim, wszystkim, którzy z bronią w ręku stają do tej nierównej walki, ale w tej nierównej walce i my tu dziś w Kijowie i w ogóle dołożymy niejedną jeszcze naszą cegiełkę, żeby Ukraina zwyciężyła. Zwyciężyła swoją wolność, ale zwyciężyła też przyszłość dla Europy.